Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest pani Marta Pietrzyk, wszechstronna artystka pochodząca z Trzebini. Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Nazywam się Marta Pietrzyk. Witam. Pani prace, które można podziwiać, przede wszystkim fotografia, przyciągają uwagę niezwykłymi walorami artystycznymi, wrażliwością na piękno i niepowtarzalną estetyką. Od kiedy trwa Pani przygoda z fotografią oraz innymi formami artystycznymi? Tak naprawdę od dziecka, bo powiem szczerze, że interesowałam się już światem dookoła od małego. Interesowali mnie ludzie, interesowała mnie przyroda i tak naprawdę te dwie rzeczy skłoniły się ku temu, czym się zajmuję w chwili obecnej. Prowadzę studio fotograficzne i prowadzę biuro architektury krajobrazu. I od małego tak naprawdę podkradałam rodzicom aparat, zaglądałam i do ogrodu i fotografowałam od przyjęć rodzinnych, poprzez jakieś sesje zdjęciowe z przyjaciółmi i tak wielka pasja zrodziła się tak naprawdę w mój życiowy zawód. Czyli tak naprawdę od małego miała Pani styczność z tą artystyczną częścią życia. A oprócz przepięknego tła, przepięknej pozy przed obiektywem, makijażu czy walorów czysto fotograficznych, da się zauważyć też przede wszystkim piękną, ale dyskretną obróbkę komputerową. Czy Pani również specjalizuje się w tej dziedzinie? Zdecydowanie. Rozwijam techniki cyfrowe i tutaj właśnie skłaniam się również ku czy czasem fotomontażom, czy obróbce cyfrowej. Bardzo ta dziedzina mnie zainteresowała, poszłam w tym kierunku. Jednak jeżeli chodzi o reportaże, czy ślubne właśnie, okolicznościowe, staram się zachować taki naturalny wygląd postaci, naturalne światło, czy to, co nam towarzyszy. Jeżeli to jest sesja typowo pozowana, prawda? Też trzeba wiedzieć, jaki jest zamysł tej sesji, co chcemy przez to pokazać. Tak, bo Pani różnego rodzaju robi sesje, prawda? Nie tylko ślubne, ale również takie portretowe, w plenerze. Różnego rodzaju ma Pani ofertę. Oczywiście, to jest różnorodna oferta, mamy bardzo różne rzeczy do wyboru, od sesji portretowych, ślubnych, mamy również sesje produktowe, fotografie produktowe, służące typowo w rozwoju biznesu czy w reklamie i mamy również ofertę wideo, zajmujemy się również nagrywaniem okoliczności, czy też właśnie takiej reklamy, czy w plenerze, czy w studio. Oferta jest bardzo bogata i nawet ciężko przychodzi do głowy, co można by było jeszcze wymyśleć, bo tak naprawdę jesteśmy otwarci również na szalone pomysły naszych klientów. Niezwykle fascynujący i interesujący wydaje się projekt kalendarza pod tytułem 12 pór roku. Czy mogłaby Pani więcej coś opowiedzieć o tym projekcie? Oczywiście, ja nawet ten kalendarz mam przy sobie, moi kochani. I ten kalendarz wygląda w takiej skromnej formie. Został on wydany w formacie A3 na rok, jak widzicie, 2020. Co prawda nieprzychylny nam rok, ale jednak pełen wrażeń, jeżeli chodzi o sam kalendarz. Chcę tutaj nadmienić, że no to był projekt całoroczny, ponieważ skupiłam się tutaj na połączeniu moich wielkich pasji, czyli właśnie architektury krajobrazu, fotografii oraz projektowaniu ubioru. Nie można w życiu wszystkiego robić, ale ten projekt pozwolił mi skupić wszystkie moje największe pasje i stworzyć właśnie 12 pór roku. I moi kochani, polega to na tym, że kobiety utożsamiałam z krajobrazem, w który one były wpisane poprzez strój, który projektowałam z roślin. I to taka główna idea, która tutaj przyświecała temu projektowi. Mamy 12 pięknych kobiet. Przyznam szczerze, że w jednym miesiącu również sama wystąpiłam. Tutaj możecie zobaczyć sobie również na mojej stronie internetowej ten projekt w zakładce projekty. Możecie oczywiście zobaczyć również film z wernisażu. Te zdjęcia są dopasowane kolorystycznie pod względem właśnie pory roku. I co ciekawe, dziewczyny, które tutaj występowały, są urodziły się w tym miesiącu, który przedstawiają.
Także tu pokażę jeszcze kilka fotografii. Dokładnie, więc można spokojnie sobie o tym projekcie przeczytać, bo naprawdę jest sporo kwestii i ciekawych rzeczy. Wystawa odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. I to był właściwie ostatni taki wernisaż przed nieszczęsną pandemią, gdzie można było naprawdę zaszaleć, można było pokazać, zrobić show po prostu. Ja zrobiłam wtedy pokaz mody, gdzie dziewczyny wystąpiły w tych strojach i również sama tutaj w miesiącu wrzesień, tak, wystąpiłam z sobą, ponieważ mam znajomego sokolnika, mamy również w ofercie fotografię z puchaczem bengalskim i z jastrzębicą. Fenomenalne ptaki, naprawdę fenomenalny również sokolnik Radomir, który pozwolił mi wykonać to świetne zdjęcie. No i no, oczywiście ten projekt nie powstałby również bez mojego wspaniałego męża Damiana, który zawsze wspiera mnie na każdym kroku przy mojej twórczości. Więc tutaj jeszcze powiem, że przy projekcie 12,5 roku bardzo mnie wspierał mój tata, który pomagał mi kolekcjonować surowce do stworzenia tych strojów. Miałam dokładnie miesiąc na stworzenie takiego stroju i dokonanie sesji zdjęciowej konkretnie w miesiącu, które przedstawiało dane zdjęcie. Warto też zauważyć, że właśnie te niesamowite stroje są wykonywane przez panią, prawda? Tak. I pomysł, i wykonanie, to wszystko jest pani autorstwa. Niesamowite, dokładnie. Naprawdę. A skąd pani czerpie inspiracje na takie projekty? Z życia. Po prostu ze swojego życia czerpię wszystkie pomysły. To samo było w przypadku Wyspy z Ognia Lanzarote. To była nasza podróż poślubna z mężem. Ja wtedy bardzo się pasjonowałam malowaniem akrylami i puringiem i tam powstawały na bazie tych fotografii, tego co zobaczyłam, takie ekspresyjne obrazy, gdzie wylewałam wręcz tą farbę i powstawały takie pęknięcia, otwarcia i to było spowodowane tym, że użyłam do tej techniki ognia. I bardzo utożsamiłam tą technikę z Wyspą z Ognia Lanzarote, jak zatytułowałam też swoją wystawę malarsko-fotograficzną. Ja właśnie pozwoliłam sobie zapisać niektóre pani fotografie na komputerze. Jak pani pozwoli, to bym udostępniła ekran, żeby pokazać te niesamowite zdjęcia, ponieważ właśnie te zdjęcia, chyba o których mowa, sobie zapisałam. Tutaj jest jeszcze z kalendarza zdjęcia. Tak. Natomiast tutaj chyba Babia Góra, prawda? Babia Góra, dokładnie. Wschód słońca na Babiej Górze. Niesamowite, naprawdę. I tutaj jest ta sesja poślubna, prawda? Dokładnie, na wyspie Lanzarote. Co ciekawe, to zdjęcie przedstawia, moi drodzy, El Golfo. Przepiękną krainę dla fotografów, dla osób zakochanych po prostu w naturze. I co ciekawe, przepraszam, bo mi dzwoni telefon i go nie wyciszyłam. Ta fotografia, moi kochani, przedstawia połowę zatopionego krateru wulkanu i ocean do niego wpływający, więc trzeba mieć świadomość, jaka to jest skala obrazu, jaka jest skala tego miejsca. Tutaj mieszają się po prostu kolory. Tutaj mamy wschód słońca na Babiej Górze. Wychodziliśmy oczywiście ze strojami w plecaku, przebieraliśmy się dopiero u góry. Moim nieocenionym pomocnikiem był oczywiście również mój tata, mój mąż i tak w trójkę sobie wychodziliśmy na tą sesję. Braliśmy ze sobą również lampę terenową, taką studyjną, w dość pokaźnych rozmiarów. Żeby oczywiście doświetlić to zdjęcie odpowiednio. Niektórzy twierdzą, że to jest fotomontaż, ale mamy również nagrany film poklatkowy z tej sesji zdjęciowej. No, przepiękne barwy. Niesamowite. Tak, to trzeba poczuć, żeby po prostu być na Babiej Górze o wschodzie słońca. Ja miałam również wystawę pod tytułem Babia Góra. Jeszcze przed naszym ślubem w Babiogórskim Parku Narodowym, gdzie dostałam osobistą propozycję od dyrektora, żebyśmy wzięli ślub na szczycie Babiej Góry. Pół żartem, pół serio tak naprawdę.
Naprawdę niesamowite są te fotografie. Tak, tu jest właśnie z Florencji. To jest Florencja. Chwilkę przed wschodem słońca tam to zdjęcie było zrobione. Mhm. Ciężko uwierzyć, że niektóre fotografie po prostu są wykonane u nas w Polsce. Naprawdę, ta Babia Góra jest niesamowita. Tak, natomiast kocham Babią Górę, tak, dosłownie. Obecna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, izolacja i mnóstwo ograniczeń z pewnością utrudnia Pani pracę. Jak się Pani odnajduje w tej innej rzeczywistości? Szczerze powiedziawszy, to się odnajduje bez żadnego problemu, ponieważ ostatnio w grudniu mieliśmy taką sesję stylizowaną, więc zawsze znajdę czas, zawsze znajdę inne rozwiązanie. Nie tak, to inaczej. Ja jestem takiego zdania, że nie można siedzieć w miejscu z założonymi rękami, tylko trzeba po prostu działać. Na własną rękę, nawet jeżeli w jakiś sposób życie utrudnia nam po prostu władza, to trzeba po prostu samemu próbować i dążyć do spełnienia. Nie poddawać się absolutnie. Chociaż i w tym trudnym okresie, w marcu ubiegłego roku, Pani praca została doceniona i otrzymała Pani tytuł osobowości roku w kategorii kultury. Nadany tytuł przez Gazetę Krakowską. Tak, prawda? Bardzo się cieszę z tego powodu. Nawet po prostu byłam zaskoczona, że ludzie faktycznie głosują, oddają głosy w tym głosowaniu. I powiem szczerze, że do tej pory nie odbyła się gala tych osób nagrodzonych, więc jeszcze nas to czeka. Przez pandemię po prostu nie odbyło się to wielkie spotkanie w Krakowie. Serdecznie gratuluję, bo to naprawdę jest ogromny sukces i wyróżnienie. A czy ma Pani jakieś plany na przyszłe projekty na ten rok? Oczywiście. Już w marcu zapraszam gorąco do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Będę mieć wystawę na Dzień Kobiet, Kolor Kobiety. Będzie to wystawa pokazująca takie najlepsze fotografie zeszłego roku, gdzie będę pokazywać kobiety romantyczne, kobiety pewne siebie, kobiety odważne w rozmaitej scenerii, w rozmaitych kolorach, wśród kwiatów, wśród morza. To będą naprawdę różnorodne scenerie, różnorodne krajobrazy, więc gorąco zapraszam już 8 marca. I oczywiście to nie koniec wystaw, bo również planuję wystawę plenerową z plenerów malarskich z Włoch, ponieważ bardzo lubię malować akwarelą. No między innymi też 12,5 roku powstało w ten sposób, na początku szkicem akwarelowym. To później pokażę, bo również mam je przy sobie. Ale jeszcze wracając do tych wystaw, to tak, właśnie planuję te Włochy, wystawę malarską z kołem, do którego należę, z Politechniki Krakowskiej Architektura i Akwarela. Planuję również swoją indywidualną wystawę kwiatów. O tym na pewno jeszcze szerzej powiem, czy to przez media społecznościowe, czy na mojej stronie zielonykadr.pl, więc gorąco zachęcam do obserwowania. Na pewno będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych zdjęć, fotografii i na pewno dużo ciekawych wydarzeń. To mogę zagwarantować. Jeżeli tylko wszystko się uda, to tak, a jeżeli nie, to podam wszystko na tacy przez internet. Rozumiem. To jakby Pani mogła pokazać jeszcze nam te zdjęcia, o których Pani wspomniała, które są namalowane. Tak. Generalnie mam tu parę rzeczy. Mogę się z Wami podzielić, moi kochani. Bardzo chętnie. Tak, co ja tutaj mam ciekawego? Kilka moich takich skarbów. Mam właśnie oryginalne prace, w sensie to nie są reprodukcje, tylko pierwotne szkice do 12 pór roku wykonane na papierze czerpanym. O, tu akurat macie, kochani, mój strój. Poznajecie może wrześniowy strój. Tylko sokoła brakuje. Sowy, no nie ma tutaj sowy, prawda? Ale generalnie to jest to. Kolorystyka, no chciałam właśnie tą kolorystykę tutaj barwnie przedstawić. Tu macie, moi mili, kolejny strój. To jest akurat listopad. Tutaj, one nie lecą po kolei, mam akurat tak ułożone. Tutaj mamy grudniową kreację. No na pewno poznajecie z kalendarza, ze strony internetowej, możecie sobie przejrzeć, zobaczyć. To są takie szybkie ruchy pędzlem.
I to, to jest papier czerpany również z elementami kwiatów. Ja w ogóle, moi drodzy, bardzo lubię tworzyć papier. Nie wiem, czy słyszała Pani o tym, jak można wykonać sobie własny papier i na nim szkicować, malować, tworzyć. To ja już pokażę. Tutaj mam na przykład taki egzemplarz z krokusami. I to akurat są kwiaty wiosenne. To jest też papier czerpany akurat własnej roboty. To można nawet stworzyć z makulatury, tylko trzeba po prostu uważać, żeby ten papier był biały, więc żeby to były raczej na przykład ścinki z białego koloru, nie było tam na przykład szarego papieru. I typowa reprodukcja tego, recykling, prawda? Tutaj mamy z kolei taką kompozycję, ja mogę przybliżyć, mogę pokazać. Tak, to są żywe rośliny, kochani, po prostu ususzone i w ten sposób zatopione w papierze. Tak zwalcowane, można powiedzieć. Nawet puściły troszkę kolor. Dobra, żeby nie zanudzać, to jeszcze pokażę trochę z innej tematyki. Tutaj moja ostatnia też akwarela, niedawno stworzona, maki, moi mili. Bardzo lubię właśnie tworzyć naturę, malować, przebywać wśród natury, wśród krajobrazu, tworzyć kwiaty, malować kwiaty. Tutaj mamy troszeczkę inaczej przedstawioną tą naturę, kompozycje kwiatowe, czy to kłosy z burz, czy właśnie ze sobą zostawiam róże. Czasami jest tak, że fotografuję dany plener i jak mam chwilę czasu, to jeszcze siadam z pędzlem na chwileczkę i zrobię szybki szkic pod malunek. Tutaj mamy hortensję na głównym planie, więc no jest tego masa. A jeszcze czasem coś naszkicuję związanego z krajobrazem, typowo tu akurat moja akwarela listopadowa, jak byłam w okolicach Karkonoszy, także no to wszystko oczywiście można zobaczyć u mnie na mediach społecznościowych, dlatego zachęcam cały czas do obserwowania. I jeszcze wracając do 12,5 roku, mam tu przy sobie album, który można było oglądać jedynie podczas wernisażu wystawy. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć i na przykład jest tak czasem: słuchaj Marta, widziałam wystawę, ale słuchaj, nie widziałam tego albumu, czy można go gdzieś dostać, zakupić, czy obejrzeć? A ja mówię, że jest taki egzemplarz u mnie, ale na spotkanie często go właśnie biorę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja chętnie pokazuję, chętnie się dzielę swoją twórczością, chętnie dyskutujemy na ten temat, więc tutaj nie ma żadnych przeszkód, jestem po prostu otwarta, a również na nowe pomysły, bo czasami tak jest, że jak się spotkają dwie szalone osoby, to jeszcze coś lepszego powstaje z tego. Tak to właśnie działa wśród artystów. No, tak to działa właśnie, no. No ale fajnie, no dlatego żyjemy, dlatego właśnie wspieramy się jako artyści, jako twórcy w różnych dziedzinach, branżach. To samo jest właśnie teraz, kiedy jest pandemia. Wszyscy staramy się sobie pomóc, szczególnie w branży ślubnej, organizując między innymi takie stylizowane sesje. No nie poddajemy się. Trzeba się trzymać razem po prostu. Więc ja chciałam Pani życzyć przede wszystkim, by Pani realizowała swoje kolejne projekty i pomysły artystyczne, które dostarczają nam tylu pięknych wrażeń. I bardzo Pani dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Życzę również Wam bardzo serdecznie wszystkiego najlepszego z okazji tego nowego roku, no żeby wszystko się powiodło, plany, marzenia. Nie rezygnujcie nigdy ze swoich marzeń, trzeba po prostu znaleźć wyjście, odpowiednie wyjście, spotkać również takich zapaleńców na swojej drodze, więc gorąco Wam tego życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.